Dzień dobry Państwu. Zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Filozoficzne wykopaliska. Wokół kogo będziemy teraz kopać? Wokół czego? Dalej kopiemy wokół Jean-Paul Sartre'a. Któż o nim nie słyszał? Jean-Paul Sartre, twórca wielu dzieł filozoficznych, z których najwybitniejszym jest L'être le néant, czyli bycie i nicość, polskie tłumaczenie. Lepiej oczywiście czytać w oryginale. Twórca wielu dzieł dramatycznych, laureat Nagrody Nobla z literatury za 1964 rok. On tej nagrody nie przyjął, odmówił. To Jean-Paul Sartre i jego egzystencjalizm jest reklamowany sloganem, można tak powiedzieć, że jest to już slogan egzystencjalny. Istnienie poprzedza istotę. L'existence précède l'essence. A właśnie, że nie. To nie Jean-Paul Sartre powiedział, to pierwszy. Kolejne twierdzenie o tym, że człowiek wymyśla człowieka, znów jest fałszywe, bo to nie Jean-Paul Sartre pierwszy to napisał, pierwszy rozważał tę teorię o wymyślaniu człowieka. A więc na pewno powiedział, i to już musi być na pewno autorstwo Sartre'a, że człowiek jest odpowiedzialny za siebie i za cały świat. Niestety znów ktoś był pierwszy. Oczywiście tego, że to Sartre jest twórcą tych słów, tych haseł i tej filozofii, która się za tymi hasłami kryje, będą was uczyć na uniwersytetach jeszcze całe lata i w szkołach. Ale nie jest to zgodne z prawdą. Czy Sartre popełnił plagiat? Czy uczeni popełniają plagiat, powtarzając, że to właśnie on jest twórcą tych pierwszych słów, tych pierwszych ważnych formuł egzystencjalizmu? Dzisiaj plagiat to po prostu kopiuj i wklej. Pamiętajmy, że pierwsze dzieło L'être le néant Jean-Paul Sartre'a ukazało się w 1943 roku, a więc wojna. Ciekawe właśnie, wojna, w czasie której Jean-Paul Sartre publikuje jedno z najważniejszych swoich dzieł. Profesorowie uczelni krakowskiej w tym czasie są już w Auschwitz, niektórzy już nie żyją. Taka to była Francja. Francja, która kolaborowała, Francja, która w 1946 po wyzwoleniu, siódmym przeżywała okres rozliczeń, która wstydziła się tej kolaboracji. Francja, która miała kłopoty z zebraniem 16 intelektualistów, opozycjonistów, którzy walczyli z hitleryzmem. Jednym z tych 16 okazał się Jean-Paul Sartre. Człowiek zwolniony z obozu jenieckiego. Po tym zwolnieniu oczywiście drukował, wydawał, pisał książki. Prowadził seminarium. W książkach nazywa się to uczestniczył w ruchu oporu, ale tak naprawdę było to seminarium Socjalizm i Wolność. Seminarium filozoficzne, spotykali się, rozważali, dyskutowali. Czasem, gdy któryś z uczestników tego seminarium dołączył się do walki tej zbrojnej, został złapany i często ginął, to Sartre pocieszał się, jeżdżąc do
faszystowskiego Rzymu, odpoczywając tam. Całe zresztą życie swoje podróżował razem z Simon do Rzymu, kochał to miasto. Ale wystarczy o Sartrze. Jeszcze chcę powiedzieć o plagiacie. Były to czasy, kiedy myśli nie można było zapisać inaczej niż tylko piórem. Oczywiście było już radio, telewizja pierwsza, ale plagiat mógł polegać tylko na tym, że ktoś przyswoił cudze myśli i uznał je za swoje własne. I tak uważam, i tak jestem przekonany, postąpił Jean-Paul Sartre, tak ten sławny Jean-Paul Sartre. Kim jest ten człowiek? Trudno powiedzieć, prawda? Ja też nie wiedziałem, kim jest ten człowiek. Nazywa się Louis Lavelle. Wybitny francuski filozof. Żył w czasach Sartra. Był bardziej znany niż Sartre przed wojną. W gazecie Le Temps prowadził rubrykę filozoficzną przez 12 lat. A więc był człowiekiem bardzo znanym. W 1941 został profesorem Collège de France. To jest taka nobilitacja. Można powiedzieć, że profesor filozofii w Collège de France to jest filozof numer jeden Francji. Przed wojną bardzo podobały się jego dzieła filozoficzne. Jedno z nich, La conscience de soi, świadomość siebie, odniosło ogromny sukces i stało się okazją do audycji radiowej, której Louis Lavelle opowiadał o swojej filozofii, o swoich pasjach filozoficznych. A więc był człowiekiem bardzo znanym. Okazuje się jednak, że Louis Lavelle był właśnie tym człowiekiem, który pierwszy powiedział, że egzystencja poprzedza istotę. Pierwszym, który powiedział, że człowiek jest odpowiedzialny za siebie i za cały świat i że człowiek wymyśla człowieka. Kiedy zaczynałem czytać dzieła Louisa Lavella, przychodziła mi myśl, że ja to już gdzieś czytałem. Tak jak ktoś z nas słucha piosenki i przypomina sobie, ja to już musiałem gdzieś słyszeć, coś znajomego. I potem okazało się, że rzeczywiście tym znajomym był Jean-Paul Sartre. Okazuje się, że w pracy doktorskiej, którą obroniłem, a więc tezę tej cegły ogromnej, którą można również być może kogoś uszkodzić, udowodniłem tezę o tym, że Jean-Paul Sartre mógł z ostrożności procesowej tego używamy, ale jestem głęboko przekonany, że on to rzeczywiście czynił, nie tylko ja, zapożyczyć swoje myśli, podstawowe myśli od Louisa Lavella. Dlaczego tak się dzieje? Okazuje się, że te myśli, te formuły są tak podobne u obu filozofów. Mało tego, to nie tylko chodzi o to, że brzmią tak samo w języku francuskim. Chodzi o to, że również cały dowód, który się kryje za tymi formułami, a więc sposób dowodzenia, jest również praktycznie taki sam. Oczywiście Jean-Paul Sartre był osobą inteligentną, był geniuszem w tym, co robił, więc nie jest to powtórzenie słowo w słowo, ale wszystkie elementy dowodu Louisa Lavella,
który się łączy z każdym z tych twierdzeń. I Jean-Paul Sartre są takie same. A może to Louis Lavelle skorzystał z tak wybitnego filozofa, jakim był Jean-Paul Sartre? Louis Lavelle pisał to wiele lat wcześniej. Otóż w 1939 roku w książeczce kolejnej, taką obłożoną, wspaniałe są te książki, które można jeszcze dzisiaj kupować we Francji z początku wieku, L'erreur de Narcisse, czyli Błąd Narcyza. I w tej książce Louis Lavelle w 1939 roku napisał: każdy człowiek wymyśla siebie samego. Tak w tłumaczeniu byśmy to stwierdzili. Natomiast Sartre w roku 1946 twierdzi, iż człowiek jest skazany w każdej chwili na wymyślanie człowieka. Prawda, że to samo, człowiek wymyśla człowieka. Te same tezy, tu jest Błąd Narcyza w 1939, tutaj jest 1946, Sartre, L'existentialisme et l'humanisme. To jest taka książeczka, którą wszyscy znają, bo rzadko komu chce się i nawet jest w stanie przeczytać tę poważną książkę. Więc ta mała jest popularyzacją głównych tez tej dużej. A więc mamy pierwszą tezę. 1937 i 1946. No, to jest z 9 lat około. Kolejna. W 1937 roku, w tym dziele, które jest takim dziełem centralnym Louisa Lavella, przepraszam, on jest bardzo zniszczony, bo jak go można powiedzieć, że zjadłem całkowicie. Delakt, czyli o akcie. I w tym dziele o akcie Louis Lavelle pisze właśnie o tym, że egzystencję przekształcamy w istotę, że egzystencja ma być pierwsza, że trzeba odwrócić te relacje, w której wcześniej istniała między pojęciami istoty i egzystencji, że istota jest pierwsza, egzystencja druga, więc trzeba to odwrócić. Taka była teza Louisa Lavella. W 1946 Sartre powtarza: jest przynajmniej jeden byt, w którym egzystencja poprzedza istotę. Potem Lavelle napisał w tym samym dziele, że to właśnie przez wybór naszej istoty wyznaczamy w byciu nasze wieczne miejsce. Egzystencja jest po to tylko, by wybrać i zrodzić swoją istotę. A Sartre powtarza: człowiek jest najpierw projektem, który przeżywa siebie subiektywnie. Człowiek będzie najpierw tym, czym zaprojektował, aby być. A więc znów egzystencja tworzy swoją istotę. Lavelle pisze: żaden byt nie może przyjąć odpowiedzialności za siebie samego, nie przyjmując równocześnie odpowiedzialności za całą ludzkość i za cały świat. I pisze to w dziele Delakt, który już pokazywaliśmy w 1937. Natomiast Sartre powtarza to w 1946. Gdy mówimy, że człowiek jest odpowiedzialny za siebie samego, nie chcemy powiedzieć, że człowiek jest odpowiedzialny za swoją konkretnie rozumianą indywidualność, lecz że jest odpowiedzialny za wszystkich ludzi. Lavelle pisze, określał odpowiedzialność jako uczucie odpowiedzialności wobec mnie samego i świata. Sartre w 1943, a więc w byciu i nicości, przekonuje, że człowiek jest odpowiedzialny za świat i za siebie samego jako sposób bycia. Więc można powiedzieć, że tylko sposób bycia jest, jako sposób bycia jest tym dodanym do słów odpowiedzialności wobec mnie samego i świata. Mnóstwo jest takich podobieństw i tych podobieństw jest bardzo dużo. Ja przeczytałem wszystkie książki
wszystkie dzieła Sartra, te dzieła filozoficzne. Przeczytałem większość dzieł Louisa Lavella, te do 1946 roku. Dokładnie, co widać po stanie tej książki. I mogę stwierdzić, że te pojęcia się powtarzają u Sartra. One wcześniej są u Louisa Lavella. Ale one nie są tylko analogiczne. Bardzo często są pojęcia, które przedstawia Louis Lavell u Jean-Paula Sartra, są takim lustrzanym odbiciem, a więc jest to coś, co jest tezą, u Sartra jest antytezą, a więc ta bliskość tych dwóch filozofii jest, jakby to politycy powiedzieli, porażająca. Straszliwe słowo, porażenie i tak dalej. Co na temat tych inspiracji mówi sam Sartre? Z kogoż to on ściągał, od kogo on zapożyczał? Sartre twierdzi, że korzystał z Heideggera. Oczywiście Sartre studiował przez jakiś czas w Berlinie. Studiował Husserla przede wszystkim. Sartre twierdzi, że bazuje, że kontynuuje myśl Heideggera w Sein und Zeit, czyli bycie i czas, że kontynuacją tego dzieła jest jego bycie i nicość. Tak twierdzi Sartre, a więc to nie Lavell, to Heidegger był inspiracją dla Sartra. Co na to Heidegger? Nic takiego nie pisałem. Heidegger wypiera się tego wszystkiego w liście o humanizmie, w którym polemizuje Jean-Paul Sartre. Dokonałem specjalnej analizy tego dzieła po to, aby sprawdzić, czy rzeczywiście Sartre mógł korzystać w przypadku tych formuł z dzieła Heideggera. I otóż okazuje się, że Heidegger jest przeciwnikiem pojęcia wymyślania człowieka, bo to wymyślanie jest dla niego formą, jak to on pisze, ucieczki od autentycznego wbycia. Natomiast w przypadku formuły egzystencja poprzedza istotę, Heidegger szeroko i stanowczo uzasadnia w liście o humanizmie, iż jego filozofia nie zajmuje się i nie może zajmować pierwszeństwem egzystencji, ani porównywaniem jej z istotą. Oczywiście Sartre wielokrotnie odnosi się do Heideggera i można powiedzieć, że czerpie z niego, ale same te tezy nie są pochodzenia heideggerowskiego. Skąd więc się wzięły? Jak to udowodnić, że było właśnie tak, a nie inaczej? Pierwszy dowód to dowód zmilczenia. To jest bardzo ciekawy dowód, bo obaj filozofowie o sobie milczą. To jest dosyć dziwne, bo tak jak już powiedziałem, Louis Lavell był filozofem numer jeden, a więc audycja radiowa, artykuły, kącik filozoficzny w Litau. Mało tego, prowadził cykl wydawniczy dla filozofii De l'Esprit, w której to serii Sartre mógł czytać filozofów niemieckich tłumaczonych na francuski. Mało tego, wydawali wspólnie w tym samym wydawnictwie, proszę zobaczyć, dwie książki 1947 i 1948. Jeden z nich to książka Sartra, druga książka Lavella. Mieszkali w tym samym mieście Paryżu. To tak jakby w Warszawie ktoś był filozofem numer jeden i drugi filozof o tym nie wiedział. A tymczasem Sartre w swojej potężnym dziele, gdzie jest około 144 przypisów, odniesień do różnych autorów, nazwisk, ani razu nie odnosi się do Louisa Lavella. Sprawdziłem, w żadnych z jego dzieł, w żadnym z przypisów, mimo że tych przypisów są setki, nie ma nazwiska Louisa Lavella. Ani razu. I z wzajemnością.
Okazuje się, że Louis Lavelle również nigdy nie wymienia imienia i nazwiska Sartra, ale robi to nawet wtedy, gdy opisuje poglądy Sartra, gdy z tymi poglądami polemizuje. Pisze, gdy, jak twierdzi tak sławna już filozofia, jak twierdzi tak sławny filozof, ale nigdzie nie ma nazwiska Jean-Paul Sartre. Co to jest? To jest rewanż? Mówić o kimś, a nie wymieniać jego nazwiska. I robi to człowiek, którego uważano za mistyka, człowiek, który był wyjątkowo skromny, który zwykle nie polemizował z nikim, który starał się prowadzić, pisać filozofię pozytywną, więc nie tę, która próbuje z kimś, polemizując, poniżać kogoś. I ten człowiek nie wymienia tego nazwiska. Jego uczeń Jean-Louis Coll zrobił indeks imion i nazwisk i wszystkich jego dzieł. I w żadnym z tych dzieł, jest tam gdzieś około 540-550 nazwisk, 70 szkół filozoficznych, nie ma nazwiska Jean-Paul Sartre'a. Co się stało? Czyż mogli o sobie nie wiedzieć? Ten sam Paryż, sława obu. Nie jest to możliwe. Tym bardziej, że wtedy, kiedy Louis Lavelle umrze w 1951, Jean-Paul Sartre'owi zaoferują stanowisko profesora właśnie w tym samym Collège de France, w którym swoje wykłady prowadził Louis Lavelle. Jean-Paul Sartre odmówi, ale nawet wtedy nie wypowie nazwiska Louisa Lavella. Jak to się dzieje, że dwóch znanych, wybitnych filozofów nie wymienia swoich nazwisk, a tymczasem ich dzieła są tak podobne, są tak lustrzano bliskie sobie? A więc dlaczego to właśnie Sartre w tej walce o sławę, dlaczego to Sartre przetrwał, dlaczego to Sartre stał się sławny? Ta sława oczywiście zaczęła się od tego jego udziału w ruchu oporu, który dla mnie po zapoznaniu się ze szczegółowym życiorysem Sartre jest raczej, no, mocno, nazwijmy to sobie, mocno naciąganym ruchem oporu. Ale faktem jest, że Francja wyszła z okupacji zdruzgotana. Tak naprawdę tylko komuniści prowadzili walkę, tworząc jakiś drugi front, starając się odciążyć w jakimś sensie front wschodni. Prowadzili rzeczywistą walkę zbrojną. Natomiast większość Francji jednak kolaborowała. Kolaborował również Kościół. I to jest dosyć ciekawe, że moda, która wtedy po wojnie powstała, właściwie tylko komuniści nie byli skompromitowani i Sartre był tym komunistą. Louis Lavelle był filozofem wierzącym. Trudno powiedzieć, że był filozofem religijnym, nawet go do takiego filozofii religijnej nikt nie zalicza, bo okazuje się, że słowo Bóg w jego dziełach jest używane stosunkowo rzadko. Znamienne jest, że kiedy szukałem w tych dwóch głównych dziełach słowa Chrystus, w dziele de l'acte, człowieka głęboko wierzącego, mistyka, u Jean-Paul Sartre'a Chrystus, chrześcijaństwo było kilka razy. U Louisa Lavella nie było. Dlaczego tak się działo? Było coś bardzo ważnego, jest coś bardzo ważnego w stosunku do religii, które można powiedzieć, że determinuje filozofię francuską. To jest pewien stosunek, który najlepiej opisał Roger Mel w takim artykule Sytuacja filozofii religijnej we Francji. Ja może zacytuję ten fragment, bo on pokazuje, że
jak bardzo myślenie religijne jest jednak myśleniem, które we Francji tamtych czasów było niemodne. Już wtedy, a więc było to w roku 1950, tak napisał. Myśl takich filozofów jak Brunswick, Bergson, Lavelle, Lessen, czy też filozofia egzystencjalistyczna mają religijny akcent, uwaga, mają religijny akcent i ciążą wokół religijnych problemów. Lecz filozofia ta obawia się uznania za religijną. Uważa bowiem, że jeśli przyjęłaby ten przymiotnik, utraciłaby coś ze swej czystości i metodycznej racjonalności. I tu bardzo ważne zdanie, które pokazuje, że bycie wierzącym we Francji jest czymś niemodnym. Dla nas jest to czymś takim dziwnym. Ono było już czymś niemodnym w 1950. Ono wskazywało na pewnego rodzaju getto. Dalej cytuję. Często bywa tak we Francji, iż filozofia podąża za religijnym wzorem, czyniąc jednak wszystko tak, jakby religia niczego nie wnosiła. A więc przeciwstawienie ateistycznego Sartra, który głosił ateizm, głosił, że nie wierzy. Jego celem, co prawda, nie było głoszenie prawdy o tym, że Bóg nie istnieje, głoszenie ateizmu. Było to takie zawieszenie istnienia Boga, taka asceza, która sprawiała, że pomińmy Boga po to, aby w pełni zająć się człowiekiem, aby wszystko to, co myślimy, skupić na człowieku, aby Bóg nie był, Bóg, religia, moralność nie było jakąś wymówką od odpowiedzialności. Człowiek powinien być odpowiedzialności za wszystko, co czyni. I religia dla niego była tym, co tę odpowiedzialność zdejmowała. A więc ktoś, kto już na starcie w tej drodze do sławy, ale też drodze do bycia zapamiętanym, do utrwalenia swojego nazwiska w historii, przegrywa dlatego, że jest religijny i wierzący. Taka jest prawda, tak piszą o tym Francuzi. Możemy to sobie nazywać jak chcemy. A więc kolejny powód, dlaczego Louis Lavelle, który był egzystencjalistą, on był pierwszym filozofem egzystencji. Ja zachęcam do poczytania dzieła profesora Tadeusza Gadacza, a więc promotora doktoratu. I tam w tym dziele jest dokładnie opisany Louis Lavelle i cała filozofia ducha. Louis Lavelle został zakwalifikowany jako filozof ducha. Jest wśród filozofów taka namiętność do klasyfikacji. Oni bardzo chcą kogoś zaliczyć do jakiegoś nurtu. Oczywiście w danym czasie wielu filozofów łączy coś wspólnego, a więc byli filozofowie egzystencjalni. Louis Lavelle razem z René Lessène ogłosił manifest dotyczący filozofii ducha, stąd rozpoczynając serię wydawniczą Filozofii de l'esprit, czyli filozofii ducha, uważał, że w życiu powinniśmy więc zwracać uwagi na ducha, że to duch, który jest w życiu, jest tym, co jest istotne w życiu człowieka i świata, ale równocześnie był egzystencjalistą. Profesor Gadacz pisze, że jedynym egzystencjalistą pozostał we Francji Jean-Paul Sartre. Inni przestali się przyznawać, bo poglądy egzystencjalne tak bardzo były kojarzone właśnie z konkretnymi poglądami Sartra, również z tymi twierdzeniami, które, jak uważamy, były zapożyczone. Profesor Gadacz uważa, że Louis Lavelle był pierwszym filozofem egzystencji we Francji. Warto to zobaczyć. I to on jako pierwszy napisał książkę w 1940
Le mal et la souffrance, a więc książkę Zło i cierpienie, w którym zastanawiał się nad bólem, nad cierpieniem, nad złem, nad oddzieleniem, jednością i wieloma innymi elementami tego cierpienia, a przecież to egzystencjalizm zajmował się tym, co jest tym, tą niziną ludzką, tą biedą ludzką, tym nieszczęściem. Z tego w takich chwilach nieszczęścia, biedy wydobywał filozofię. Kolejny powód to to, że kolejny dowód polega na tym, że to, że jeden z nich był filozofem wierzącym, drugi zaś ateistą, sprawiło, że znaleźli się w takich oddzielnych bańkach filozoficznych, bańkach intelektualnych. Być może się ze sobą nie kontaktowali. Zresztą uczeń Louisa Lavella, on okazał się tomistą, więc starał się w dziełach Jean Ecole, w swoich dziełach starał się udowadniać, że Louis Lavell dążył w stronę tej myśli, ale przecież Louis Lavell w swoich dziełach odżegnywał się od Tomasza z Akwinu. Uważał, że jego dzieło jest bliższe świętemu Augustynowi, a więc drugi nurt, ten bliższy Platonowi, nurt ducha. Kto z nich? Louis Lavell i Jean-Paul Sartre. Uważam, że Jean-Paul Sartre popełnił plagiat. Plagiat w sensie zapożyczania myśli i nie powoływania się na tego, z kogo te myśli czerpał. Wiele autorów, bo nie jest to tylko moje odkrycie, wiele autorów i francuskich, i niemieckich zauważała tę uprzedniość Louisa Lavella. Zauważała ją w pewnych formułach, w pewnych wydarzeniach. Ja poświęciłem kilka lat na to, aby dokonać szczegółowej analizy tych tekstów, o której będę się starał takim w miarę prostym językiem, na ile jest to możliwe, opowiadać Państwu. Bo jest to fascynująca, detektywistyczna historia o tym, jak rodzi się sława kogoś, kto korzysta z dzieła drugiego. Jak ktoś, kto wydobywa, bo Jean-Paul Sartre wydobywał z Louisa Lavella tylko część myśli. Louis Lavell uważał, taki przykład prosty, Louis Lavell uważał, że egzystencja ujawnia się nie tylko w chwilach nieszczęścia, bólu i cierpienia. Ujawnia się również w chwilach radości i szczęścia i opisywał te doznania szczęścia, błogostanu. Uważał, że człowieczeństwo nie tylko w bólu, ale również w szczęściu. Jean-Paul Sartre zostawił tylko tę ciemną stronę, tę mroczną stronę ludzkiej natury. Dla niego egzystencja otwierała się tylko w tych trudnych, nieszczęśliwych wydarzeniach. Louis Lavell opisywał jedne i drugie. Jean-Paul Sartre opisywał tylko te złe doświadczenia, te doświadczenia poniżenia, te doświadczenia bólu, nieszczęścia, cierpienia. Robił to doskonale, ale ani razu nie ujawnił, skąd brał część swoich inspiracji, myśli, a brał je od Louisa Lavella. Spróbuję oddać to, co się należy Louisowi Lavellowi w kolejnych odcinkach, na które zapraszam. Dziękuję.